Cześć! Dzisiaj się witam z Tobą tutaj właśnie sprzed mojej szafy, ponieważ będziemy się kręcić wokół tematów modowych i tak też dzisiaj sobie tutaj chwilę do Ciebie pogadam. Jak widzisz w opisie do dzisiejszego filmu, pomyślałam sobie, że dzisiaj pogadam z Tobą o basicach. Co to takiego jest? No tak, jedni nazywają właśnie te rzeczy, o których zaraz Ci powiem, basiki, rzeczy basicowe, a inni nazywają je takimi rzeczami must have, które powinny znaleźć się w każdej szafie. Jeszcze inni mówią o nich bazy do różnych stylizacji. Dzisiaj będzie część pierwsza, takie podstawy, coś co u mnie zawsze jest w szafie, bez względu na sezon, czy to zimowy, czy to letni, czy wiosenny, czy jesienny. Zawsze musi być, powiem Ci, na co ja zwracam uwagę przy wyborze, czym się kieruję, jakieś marki na pewno Ci polecę, zapraszam do oglądania. No dobra, zaczynamy. I właśnie zaczynamy od czegoś takiego, czyli takie właśnie podkoszulki, koszulki na ramionczkach. Ja tutaj akurat przygotowałam trzy kolory, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. O co chodzi? Koszulki na ramionczkach to jest idealna baza pod różne ubrania. Oczywiście, ja nie mówię, że Ty tak musisz robić i być może też masz inne do tego podejście, albo też wcale nie musisz sięgać po takie podkoszulki, więc ja absolutnie niczego na Tobie tutaj dzisiaj nie wymuszam. Natomiast powiem Ci, dlaczego w mojej szafie znajdują się takie podkoszulki, dlaczego ja właśnie na nie zwracam uwagę. Bo po pierwsze, ja jestem osobą, która nie zakłada bluzek, swetrów, golfów, koszul na gołe ciało. Po prostu tego nie lubię, to jest raz. Dwa, nie lubię, jak prześwituje mi biustonosz, chociaż w niektórych stylizacjach, pod niektóre bluzki na przykład, czasem fajnie to wygląda. Trzy, jestem też trochę zmarźluch, więc wolę, żeby ubranie mnie grzało, niż żebym po prostu marzła. Także wykorzystuję pod różne koszule, swetry, golfy, bluzki, właśnie takie koszulki. I teraz tak, moja ulubiona marka, po którą ja regularnie sięgam, to marka Intimissimi. Uwaga, to nie jest film sponsorowany. Dlaczego ta marka? Dlatego, że przekonałam się do niej już na przestrzeni wielu lat, że po pierwsze ma świetny wybór, po drugie kolorystycznie idealnie mi pasuje, a po trzecie bardzo dobre jakościowo materiały. I to też sprawia, że takie koszulki mam zdecydowanie na dłużej. Na co zwracam uwagę? Po pierwsze, musi być w mojej, och, dzisiaj mówię cały czas po pierwsze, w mojej szafie muszą być białe podkoszulki. Dlatego, że białe podkoszulki z białą bielizną idealnie się komponują, fajnie ją zakrywają i też sprawdzają się w większości moich stylizacji, na przykład pod białe koszule, które też mam w swojej szafie. Takie właśnie białe podkoszulki. Zawsze musi być podkoszulka w odcieniu czarnym, no bo wiadomo, też do ciemniejszych stylizacji. Bardzo lubię też cieliste, a w Intimissimi możemy dostać różne odcienie tych cielistych koszulek i to też przekonuje mnie właśnie do tej marki. Na przykład tutaj wzięłam jeszcze taką szarą, którą stosuję na przykład pod różne sportowe rzeczy. Kolejna kwestia, czym się kieruję przy ich wyborze? Nie tylko oczywiście kolorem, który taką właśnie bazą, czyli biały, cielisty, czarny, no i czasami szary, które pasują mi do wszystkich stylizacji. Uwaga, przeglądałam ostatnio stronę Intimissimi, zauważyłam, że jeśli chodzi o takie koszulki, podkoszulki, to teraz można je kupić również w wielu fajnych, ciekawych kolorach i dopasować sobie do bielizny. Jeśli na przykład masz bieliznę w odcieniu fioletowym, takim delikatnym fioletowym, to możesz mieć też podkoszulkę właśnie w tym kolorze. No warto zerknąć sobie na stronę. Materiał. Ja najbardziej lubię bawełniane i to musi być 100% bawełna, dlatego że ona wtedy
też inaczej pracuje na skórze i oczywiście rozmiar idealnie dopasowany. To nie może być za szeroka koszulka, ona musi ładnie do ciała przylegać. Więc bawełna, ewentualnie jeszcze modal. Znam też osoby, które bardzo lubią wykorzystywać podkoszulki takie na ramionczkach, na przykład z jedwabiu. I super, jeśli lubicie otulać się jedwabiem, że tak powiem, to dlaczego nie? Ja wolę bawełniane. Bawełniane dają mi więcej ciepła niż sam jedwab i też lubię, jak właśnie dotykają mojej skóry, czyli jak one tutaj pracują na górze. Kolejna sprawa, ramionczka. I zawsze zwracam uwagę na to, jak te ramionczka tutaj się układają, jak układa się dekolt. Ale o tym będę opowiadać w oddzielnym filmie, kiedy będziemy sobie omawiać bokserki. Właśnie. Także ramionczka, super, jeśli te ramionczka są jeszcze regulowane, tak jak na przykład tutaj widzisz, w przypadku tej szarej koszulki mam regulowane ramionczka, więc mogę sobie dopasowywać. Ty możesz sobie dopasowywać też do wielkości biustu, no bo każda z nas ma, wiadomo, inny ten biust, więc niektóre mogą być na przykład w rozmiarze, możesz mieć rozmiar S albo XS i bardzo duży biust, no i wtedy taka koszulka może Cię tutaj uwierać na przykład pod pachami. Omówimy sobie jeszcze tą kwestię. Także podstawa to są właśnie takie bawełniane u mnie podkoszulki i tak jak mówię, świetnie się sprawdzają pod każdy sweter, pod golf, pod jakąś bluzkę czy też pod koszulę. Drugi rodzaj podkoszulek lub też koszulek to są właśnie bokserki. Ja tutaj dla przykładu mam bokserkę również z Intimissimi, bardzo lubię je za krój i za materiał, też w 100% bawełnianą, ale dzisiaj chciałam pokazać Ci inny typ bokserki, czyli już właśnie taką. To jest bokserka, która jest bardzo fajnie wycięta, ale bez szwowa. Tutaj, widzisz? Nie ma szwów. Dlaczego taka bokserka? Dlatego, że ona świetnie sprawdza się na przykład pod jedwabne koszule. Nie dość, że masz, no wiadomo, jest cieplej, na przykład w okresie jesienno-zimowym, albo w chłodniejsze wieczory, czy na przykład jeszcze wiosną, ale też nie będzie nam się odbijać na koszuli, czy na przykład pod jakąś obcisłą bluzką. Więc taka bezszwowa podkoszulka jest świetnym rozwiązaniem. Tutaj znowu widzisz, to jest podkoszulka z Intimissimi bawełniana w jasnym odcieniu cielistym. Ona jest dostępna jeszcze w odcieniu ciemniejszym cielistym i o ile dobrze pamiętam w czarnym. Niestety chyba nie ma białych, ale polecam Ci oczywiście sprawdzić na stronie. Także takie właśnie bezszwowe bokserki to też jest świetne rozwiązanie. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, o bokserkach jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Lecimy dalej. Kto mnie ogląda od wielu, wielu lat, ten doskonale wie, że jak przychodzi wiosna, to ja muszę mieć w swojej szafie białe t-shirty, białe koszulki. Ta-da! Obowiązkowo. Czasem są to koszulki z nadrukiem, ale ja polecam Ci, jeśli nie wiesz, jaki nadruk wybrać, jeśli nie do końca czujesz się dobrze w koszulkach, właśnie takich t-shirtach z nadrukiem, postaw na t-shirty gładkie. Biały t-shirt to jest w ogóle must have w szafie. Dlaczego? Dlatego, że taki t-shirt można komponować na wiele sposobów. To jest taka baza w szafie. Możesz na przykład zestawiać go z jeansami i już masz fajny sportowy look. Na to narzucić marynarkę i już jest taki bardziej casual. Albo też fajny, grubszy sweter. No i super. Latem możesz nosić taki t-shirt na różne sposoby. Biały t-shirt powinien się znaleźć w Twojej szafie, tak samo jak gładki, czarny t-shirt. Ja tutaj znowu mam propozycję od Intimissimi. To jest taka nieco grubsza bawełna i to jest ta kolekcja bardziej obcisła, ponieważ tam możecie dostać również t-shirty takie bardziej oversize'owe i jeśli zdecydujesz się na tę kolekcję bardziej obcisłą, z grubszej jakości bawełny, to pamiętaj, że one, te t-shirty będą mocno takie przylegające. Ja wolę, kiedy jest luźniejszy, więc tutaj mam w rozmiarze M, ale
posiadam również w rozmiarze L, mimo tego, że standardowo noszę S, a czasem nawet XS, więc zwróć na to uwagę. I znowu, jeśli chodzi o t-shirt, to tutaj też mamy kilka takich zasad, którymi powinniśmy się kierować. Ja na przykład nie lubię t-shirtów, które mają dekolt w serek, ale Ty możesz takie uwielbiać. Wolę, kiedy t-shirt ma właśnie taki, jak widzisz, zaokrąglony, wyższe tutaj wycięcie w dekolcie, to też jest kwestia tego, jaką nosisz bieliznę, jaki masz biust, w jakim jesteś wieku. Jeśli mogę Ci coś poradzić, to wybierając t-shirty, stawiaj na te, które mają właśnie takiej długości rękaw. Bo te, które będą krótsze, będą takie bardziej ucięte, musisz pamiętać, że lekko te ramiona będą Ci też pogrubiać i tutaj tak jakby je podnosić. Więc niekoniecznie jest to dobra opcja dla kobiet, które są szerokie w ramionach lub też mają grubsze, szersze tutaj ramiona, ręce. Musisz sobie to przemyśleć, o t-shirtach jeszcze też będziemy rozmawiać. Z kolei zbyt długi rękaw to też nie jest ciekawe rozwiązanie, więc jeśli już masz postawić na t-shirt, to postaw właśnie na taki. Mogę Ci tutaj przy okazji polecić jeszcze jeden typ t-shirtów. Ja najbardziej lubię te bawełniane, ponieważ białe t-shirty też mają to do siebie, że szybko żółkną, więc dla mnie taki t-shirt jest praktycznie na jeden sezon. Mimo tego, że piorę je w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednich proszkach, odpowiednich środkach czyszczących, dbam o nie, to i tak lubię, kiedy ta biel jest taka śnieżno-biała. Nie lubię tej bieli takiej lekko już pożółkniętej, więc dla mnie bawełna i taki t-shirt na jeden sezon jest w sam raz. Ale to oczywiście możesz postawić na więcej i tutaj bardzo dobrze sprawdzą się t-shirty, które są wykonane z jedwabiu. Na przykład marka Lovely Silk posiada takie t-shirty w swojej ofercie, ale pamiętaj, że wtedy też taki t-shirt będzie już dużo droższy. No i mamy jeszcze jeden typ koszulek, które też zawsze są w mojej szafie. To są tak zwane long sleeve, czyli koszulki, a najczęściej bawełniane, z długim rękawem lub z rękawem 3/4. Ja tutaj dla pokazania, dla prezentacji dla Ciebie mam koszulkę ze sklepu Kerry, która ma dekolt w łódeczkę, jak widzisz, i ma taki rękaw 3/4. I to też jest 100% bawełna. Powiedziałabym, że taka cieńka bawełna, ale ona właśnie super sprawdza się w okresie wiosennym. Dlaczego takie koszulki? Bo one też mogą zastąpić Ci na przykład t-shirt. I one są fajnym rozwiązaniem w chłodniejsze dni. Kiedy, tak jak ja, jesteś na przykład zmarzluchem i nie chcesz zakładać t-shirtu, albo na przykład nie wypada, żeby te ramiona były całkowicie odkryte i chcesz, żeby ten Twój look był taki bardziej casual niż look sportowy, no to wtedy wybierz właśnie koszulki long sleeve. Albo z całkowicie długim rękawem, albo z takim rękawem 3/4, który będzie wychodził za łokieć, i postaw oczywiście na dobrej jakości materiał. Ja akurat mam tutaj koszulkę z Kerry, ale w ofercie na przykład znowu Intimissimi są naprawdę bardzo fajne koszulki long sleeve, które też mogą być bardziej dopasowane lub też bardziej oversize'owe. Jest jeszcze jedna marka, którą również chciałam Ci polecić, jeśli masz więcej gotówki, ale chcesz postawić na grubszą jakość bawełny, taką cieplejszą, to wybierz markę Manzano. Oczywiście dzisiaj podam linki do sklepów, o których opowiadam w opisie do dzisiejszego filmu, także tam będziesz mieć wszystkie namiary. Marka Manzano tworzy również świetne bokserki, dlatego powiedziałam, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać. I właśnie takie, tego typu koszulki, czyli mamy dobrą jakość, dobre materiały i bardzo fajnie wykonane basiki. I podobnie jak w przypadku t-shirtu, taki long sleeve, taką właśnie koszulkę możesz zakładać na różne sposoby. Możesz zakładać
bezpośrednio pod marynarkę i będzie to wyglądało super. Możesz zakładać samodzielnie, możesz zakładać pod sweter, na przykład jakiś fajny kardigan i taki prosty, prosty, bazowy look będzie genialny. Będziesz wyglądać super, ale też będziesz czuć się bardzo dobrze. No to teraz już wiesz, jakie basiki znajdują się w mojej szafie, na co zwracam uwagę, jeśli rozmawiamy o górnej części naszego ciała, czyli właśnie podkoszulki, koszulki, bokserki, t-shirty i longsleeve'y. Mamy? Mamy to. Daj koniecznie znać, czy w Twojej szafie też są takie basiki, też są takie bazy. Na co Ty zwracasz uwagę przy ich wyborze, czym się kierujesz? Czy zwracasz uwagę na przykład na cenę, czy musi być to jakaś koszulka ozdobna, na przykład wykończona koronką, ramionczka regulowane? No mogłabym tutaj gadać i gadać godzinami, ale jestem po prostu ciekawa, jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii. Czy Ty sięgasz po takie bazy, pod różne stroje, pod różne koszule, swetry, wykorzystujesz je u siebie, a może możesz mi polecić jakąś fajną markę, z której korzystasz od lat i jesteś bardzo zadowolona. Bardzo Ci dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że moje wskazówki sprawdzą się również w Twojej szafie, w komponowaniu Twojej szafy, a my oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Zapraszam i ściskam mocno. Buziaki, pa!